Dzień dobry, witam na kanale Jeszcze do Prawy. To jest kolejne spotkanie z Farmers Dynasty po nieco dłuższej przerwie, ale w sumie niewiele się tu zmieniło do ostatniego naszego spotkania. Dokończyłem kosić to pole. Jedną przyczepę rzepaku już wywiozłem, drugą przyczepę rzepaku teraz jeszcze mamy do wywiezienia. Natomiast my dzisiaj nie będziemy się zajmować tutaj w dalszym ciągu kultywacją tego pola, bo mamy docelowo to pole skultywować. Gdyby ktoś zapomniał... Gdyby ktoś zapomniał, jak to się stało, że tutaj... Czekajcie, rzepak. Musimy go sprzedać, bo nie mam na niego miejsca w magazynie. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak to się stało, że ja na nie moim polu tutaj zbierałem rzepak. Otóż wziąłem sobie wtedy zadanie na kultywację tego pola. A jak zajechałem tutaj, to się okazało, że na tym polu rośnie rzepak, który jest zresztą dojrzały. Więc stwierdziłem, że nie będę, kurde, orał tego rzepaku, no bo szkoda by go było, zawsze coś tam trochę grosza może wpaść. Wziąłem swojego kombajna, przyjechałem nim tutaj, no i skosiłem, kurna, mu ten rzepak. Skoro on go nie chciał, to ja se go wziąłem. I teraz jedziemy go sprzedać, więc to, co tutaj sobie zebrałem ten rzepak, to będzie jeszcze taka powiedzmy premia do tego kontraktu, ale tym kontraktem, w sensie tą kultywacją tutaj nie ma się co przejmować. To pole nie zając nie ucieknie, a my zajmiemy się już, rozpoczniemy dzisiaj remont naszego gospodarstwa, naszej farmy. Rozpoczniemy remont. No i cóż, zobaczymy, jak to będzie. Więc rozpoczniemy sobie remontować nasze gospodarstwo. Mam kawusie? Mam 4. Dobra, bo przejeżdżam obok kawiarni, więc w razie co mógłbym se dziabnąć. Zresztą strzelimy sobie kawę. Tak jak teraz mam ze sobą kawę. Dobra kawa nigdy nie jest zła, pamiętajcie. Uwielbiam zapach parzonej kawy. Jakoś tak dziwnie mało mi jej wyszło tym razem. Tutaj nic nie jeździ, żadne ani Intercity, ani Regio, nic tu nie jeździ, więc mogłem śmiało tak przejechać. Na pałę, ale w realu tak nie róbcie. Zawsze przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym, nawet jak jeździcie tą drogą codziennie i nigdy żaden pociąg danym przejazdem nie przejeżdżał, no to zawsze dla własnego bezpieczeństwa lepiej się zatrzymać, rozejrzeć czy też zwolnić, bo czasem nie zawsze się trzeba zatrzymywać, czasem wystarczy zwolnić w zależności od tego, jaka jest widoczność przy danym przejeździe kolejowo-drogowym. No i tyle. Mamy pola, 3 pola, które tam mam zakupione. Mam je obsiane pszenicą, 2 są obsiane pszenicą, 1 obsiane rzepakiem. Liczę na to, że uda się je zebrać jeszcze w tym sezonie, chociaż raczej wątpię. Dlatego też obsiałem takimi uprawami, żeby w razie W, gdyby się nie udało tego zebrać w tym sezonie, żeby mi przetrwały zimę. Żeby mi one po prostu nie przemarzły. No bo pszenica i jęczmień są to uprawy o zimę, więc na spokojnie. Gdybym nie zdążył ich zebrać, na spokojnie powinny zimę przetrwać. No i tyle. Nie powinno być z tym żadnego problemu. I tyle. Natomiast my już dojeżdżamy tutaj do skupu. Zaraz zrzucimy ten rzepak. Ja tu dużo go nie mam, 2 tony. No, 2 tony.
ale nie mam co z nim zrobić, nie mam gdzie go magazynować, nie będę go na przyczepie trzymał. A miejsc w magazynie nie mam, także no... No cóż. Jest jak jest. Więc zajedziemy sobie tutaj to sprzedać. O, zobaczymy ile dostaniemy. Nie dostaniemy jakichś kokosów, ale zawsze coś tam wpadnie. Grosza. 74 mieliśmy powiedzmy. No i dobra. Czy jakieś około dwa kafelki dostaliśmy. A no, zawsze to coś. Zawsze to coś. Już więcej będziemy mieli na remont. Mam nadzieję, że nie zbankrutuję. Najpierw zaczniemy sobie od naszego domu. Nie wiem, czy uda się całe gospodarstwo za te pieniądze, które mam, wyremontować od razu, ale zaczniemy sobie od naszego domu. A ewentualnie w kolejnych budynkach dach zrobimy, dachy zrobimy. Mamy stronę południową, nie? Tak. Bo tak się zastanawiam, jakbyśmy chcieli dawać panele fotowoltaiczne, bo jest tutaj taka możliwość. No to na którą stronę dachu je dawać? A tutaj w grze nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale tak w ramach takiej imersji i... do symulacji tego. Tu mamy właśnie jedno z naszych pól, tu jest rzepak. Wszystko jest tu zrobione. Orka, kultywacja, nawiezione razy dwa. Więc wszystko jest, w skrócie, wszystko jest tak, jak powinno być. Wszystko jest tak, jak powinno to wyglądać. Pozostałe dwa pola podobnie. Również mamy nawiezione oraz obsiane. Tylko z tym, że tutaj mamy rzepak, tam mamy pszenicę. Zresztą zbliża nam się też wrzesień, bo mamy obecny listopad. Boże, tak, zbliża nam się wrzesień i mamy listopad. Sierpień. Mamy sierpień. Tutaj jeżeli chodzi o czas gry, bo jeżeli chodzi o czas realny, to mamy październik. Natomiast jeżeli chodzi o czas gry, to mamy sierpień. A jak dobrze wiecie, we wrześniu tutaj można się nieźle wzbogacić, no bo mamy wyprzedaż magazynów. Więc w razie W, jeżeli nie uda nam się dokończyć tego remontu teraz, no to ten remont dokończymy we wrześniu. Dobra. Siema pieseł. Kocur gdzie? O, kocur jak zawsze. Jak zawsze na posterunku. Patrzcie na tą dachówkę, jak to wygląda. Fuj. Jak idź stąd i nie wracaj za 10 lat. Gdzie mam teraz ten mój taki samochód do przewozu takich wszystkich rzeczy? Bo wydaje mi się, że ja miałem go gdzieś zakupionego. Tu będzie głombine. Właśnie. O! Jaja zniosły, bo tutaj te kaczki i gęsi to jest tak, to są takie ciekawe aparaty, że one znoszą jajka nie po przespaniu się w łóżku, no bo gdzie można spać? Tylko one dają jajka po zapisaniu i wczytaniu ponownym gry. Siema. Kuźwa, jaką ona ma wysoką szyję, jak żyrafa normalnie. No patrzcie, one są prawie takiego wzrostu jak ja. A mam prawie 2 metry. No nieźle. Dobra. Zamykamy. I teraz tak. Gdzie jest ten samochód? No mógłbym przysiąc, że go miałem. Jest, mamy go. Dobra.
Pojedziemy do sklepu z materiałami budowlanymi. A w sumie nie mamy do niego daleko. I zobaczymy, co oni tam mają nam w ogóle do zaoferowania, jeżeli chodzi o remonty. No bo zaczniemy, myślę, od pomalowania ścian. Następnie od podłogi. W drugiej kolejności zrobimy podłogi. A potem dopiero wymienimy meble, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Chyba, żeby w ogóle zacząć od zewnątrz budynku. A dopiero potem przejść do środka. Kurde, jakie tu jest fajne pole. Patrzcie, jeszcze jakie spore. 20 tysięcy za nie chcą. O, ja się będę chyba na to pole tu oblizywał. No, fajne jest. Dobra, i zobaczymy, co oni tu dla nas mają. Dobry? Co my tu mamy? Tu będą panele chyba? Płytki ceramiczne. Metalowa dachówka. Czerwona metalowa dachówka. Gąd. Impregnowane drewno. Deski. Deski. Tynk surowy. Gładź. Tynk. Ustaki. Dach bitumiczny, czyli ten, no, jak to się nazywa? Jezus Maria, zawsze tej nazwy zapominam. Papę. Dachówka fotowoltaiczna. Impregnowane drewno. Dobra, to zrobimy tak. Na pewno weźmiemy pustaków. Nie wiem ile. Ze 3. Cegieł. Ze 2. Dobra, to pustaków wezmę 4. Na razie tyle, bo nie wiem, czy coś więcej zabiorę. Zabiorę, tutaj wchodzi dużo palet. Patrzcie. Na spokojnie. Jakby on nie chciał stanąć w miejscu i się nie ruszać, to też byłoby super. Nie wiem, ile tego będzie schodzić, w jakim to tempie będzie schodzić. Więc na razie biorę tyle. Dobra, mogę wziąć jeszcze czegoś 4. Weźmiemy tak, weźmiemy gładź, weźmiemy... Tynk surowy, weźmiemy tynk. Aha, czyli tu mamy kolorki. O kurna. To ja muszę poważnie pomyśleć, jaki kolor by wziąć. Weźmy może taki. Albo czekaj. Taki, bo na pewno to gdzieś dam. Dobra. I jedziemy. I jedziemy do domu. No i rozpoczniemy, kurna, tutaj remont. Nie mogę na te refleksy patrzeć, bo coś mi się normalnie dzieje. Jakbym miał pawia puścić. Mam nadzieję, że jeżeli ja czegoś nie zużyję tutaj, to będę mógł to sprzedać w razie W, no bo nie wiem w sumie. A też, no nie chciałbym tak tracić pieniędzy na to, nie? Nie wiem, co tutaj do czego mi się przyda, albo do czego mi się nie przyda. Dlatego wziąłem tego więcej, żeby no w razie W, o, toś kuźwa wjechał w bramę.
Żeby w razie W to mieć. Dobra, tu sobie zrobimy takie centrum operacyjne. Tutaj będziemy to mieli. Dobra, nie będę na razie tego wszystkiego stąd ściągał, no bo po co? Niech sobie to będzie na tym samochodzie. I zrobimy tak, weź pustaki. Co, tego nie mogę? Nie mogę. To musimy rozłożyć rusztowanie wokół budynku. Tu nie mogę. Niech widzą, że coś się dzieje. Niech widzą sąsiady, nie? A co? Kurna, remont pełną parą. Dawaj pustaki. Idziemy, kurna, remontować. Nie ma to tamto. A, bo tutaj ta dobudówka jest już z tych nowych pustaków. Ciekawe, czy będę mógł te pustaki jakoś pomalować, bo szczerze mówiąc... Nie za bardzo mi się one podobają. Kto mi tu kurna zamknął? I po co? Halo? Ty chłopie, coś ty oszalał? Na dach tu wyłazisz? Dużo tych pustaków schodzi? Ile ich jeszcze mam? Mało ich schodzi, za dużo ich nakupowałem. Myślałem, że ich więcej będzie schodzić. Chłopie, sorry, ale ja bym chciał przejść, wiesz? No nie. No nie wierzę. Co za pies? Hop, na balkon. Nie tak, to inaczej. Ja sobie i tak dam radę. A tam jeszcze mamy tutaj przecież. No a widzisz. Ale mam nadzieję, że to się da pomalować. Bo te pustaki mi się kompletnie i absolutnie nie podobają. Ta cegła na dole by mogła zostać. Jeżeli ją odnowimy, spoko. Ale to wygląda jak idź stąd i nie wracaj za 10 lat. No i zostało mi jeszcze tyle pustaków, a ja 4 palety tego nakupowałem. Weź gładź. Nie, gładzią tu nic nie zrobimy. Weź tynk. O! Tylko pytanie, czy ja chcę mieć dom w takim kolorze? Sprawdźmy. Kuźwa, to wygląda jak beton. Chyba, że to jest ten tynk bez koloru. Weź tynk. Tynk surowy. Nie, to ja takiego domu nie chcę. W sensie jakieś pomieszczenie wewnątrz, ok. Może być w tym kolorze. Ale... Na zewnątrz nie. Ale coś wymyślimy. Ja bym to najchętniej chciał mieć z cegiełki, ale no niestety. No i patrzcie, kurna, od razu to lepiej wygląda, nie? Jaki kolor będzie mi do tej cegły pasował? To jest pytanie. No właśnie. No ale ta cegiełka wygląda pięknie po prostu. No. No i git jest majonez. Sąsiedzi teraz kurna nie poznają domu. Nie będą wiedzieli, kto tu kurna mieszka. A, jeszcze te pustaki tam u góry miałem poprawić. Tak mi się teraz przypomniało. Się poprawiło? Poprawiło, dobra. Dawaj mi jeszcze na chwilę te pustaki.
No i żem spadł kurna z tego. No właśnie, bo tu trzeba pięterko wyżej. O, widzisz. Na dół, chłopie, na dół. Dobra, jak już mam pustaka w ręce, to polecimy z tym pustakiem. Może nawet nie wziąłem tych pustaków tak mało. Ale nie, no dobra, niech to wygląda tak jak powinno. Porozkładamy tutaj to rusztowanie. Tak, żeby sąsiedzi tutaj naprawdę widzieli, że coś się dzieje. Nie mogę pewnie przez tą maszynę. Tyk, tyk. O. Dobre. Dawaj kolejną partię taczków. Też w zasadzie miałem zacząć od domu. Dobra, to zrobimy tak. Ja tutaj zrobię tylko te pustaki. I będziemy faktycznie się zajmować domem, bo jak ja tu będę tak robił wszystko, to nie zrobię nic. Jak ja tu będę robił wszystko naraz. Zaczniemy sobie od domu, a potem będziemy całą resztę tutaj ogarniać. O, widzisz, tu nawet jeszcze w środku trzeba połazić. No tak, bo tutaj to jest taka dobudówka, można powiedzieć, nie? Cyk. I na górę. No nie wierzę, patrz, na jedno mi brakło, no. No i nie wkurzyłbyś się, pies? No patrz, ten mi tu zaś przyszedł i będzie mi drogę blokował, no. Dobra, chrzanić to. To teraz musimy zrobić tak. Dobra, cofamy do tyłu i jedziemy po kolejne rzeczy. Tylko z tym, że tak, ja sobie tu otworzę tą bramę jednak, żebym ja tu co chwilę nie musiał wysiadać, otwierać, zamykać i tak dalej. Dobra, jak przejeżdżamy już obok sklepu, to od razu zaniosę chłopu te jajka. Masz, chłopie? Good to see you. Can I help you? Care to trade? O nie, 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 panie, to nie mi czegoś potrzeba, tylko to tobie potrzeba, tylko jeszcze tego nie wiesz. O, ja już mu tu właśnie ostatnio sprzedawałem. To jeszcze ma dostawę 20. Cyk,
I cyk. To są jajka zwykłe, to ich nie sprzedaję. Bo one nam się przydadzą na... przetwory. Przetwory z jajek. No nieźle, toś chłopie wymyślił. No, uznajmy, że na przetwory się przydadzą, okej? Okay? I proszę nie pytać. O co, come on. Dobra. Teraz tak. Tynk. Jaki by sobie dom zrobić? Taki niebieski z cegłą to chyba nie będzie pasował. Ale taki? No. Weźmiemy za dwa. Weźmiemy jeszcze... No bo jak już tu jestem, to nie będę potem jeździł tutaj. Weźmiemy na pewno jeszcze cegły. Te dwa, bo się przydadzą. Weźmiemy deski od razu. Czy nie? Gdzie jest papa? Papa. Dobra, papy weźmiemy ze dwa. Ze dwie palety. Tutaj raczej dachówki robić nie będziemy. Zrobimy sobie dach jaki? Taki. No, a pod to jeszcze będzie papa. A jeszcze na niektóre fragmenty damy sobie panele fotowoltaiczne i chyba tyle. Zawaliłem tu kurna cały ten, całą tą rampę. Dawaj im tą papę. I panele fotowoltaiczne. Coś jeszcze weźmiemy? Nie wiem, ile tych paneli będzie schodzić. Wezmę deski. Będę miał na zaś. Jedziemy. Tylko ja mam serio nadzieję, że w razie W będzie się dało to sprzedać. No bo jak nie, to będzie lipa straszna. Gdzie tu się w ogóle jeszcze meble kupuje? Ale zanim ja meble będę potrzebował, to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie. No. Dobra, sorry gościu, ja nie mam czasu. W ogóle tego samochodu nie słyszę. Dobra, deski to sobie zostawię tutaj, przy kurniku. Natomiast teraz tak. Tu mamy cegły, więc damy sobie... No, żeby to też było jakoś w miarę... Umówmy się, posegregowane. Cegły przy cegłach. No i teraz tak. Myślę, że na razie tego nie będę rozładowywał. Dobra, bierzemy ten tynk. I pokaż. O, fajnie wygląda. Tą cegłą. Spoko. Spoko, zarębiście.
A w zasadzie tą przybudówkę można by jeszcze w innym kolorze machnąć niż całość. Tak sobie teraz pomyślałem. Dobry, fajny kolor. Jakbym miał dom w realu, to mógłbym go na taki kolor pomalować. Spoko, nie ma problemu. Dobra. Niech to będzie tak, jak powinno być, czyli schodzimy z jednego rusztowania, wchodzimy na drugie. Akurat nie ten fragment chciałem, tylko ten. No ale dobra, niech już będzie. Robisz się głodny. Chłopie, robota jest do zrobienia, a nie... Jeszcze żeś prawie nic nie zrobił, a będziesz jadł. My tu chyba jeszcze rynny mamy do wyremontowania, coś tak mi się wydaje. Ty, czemu tu nie ma rusztowania? Halo, kto jest winą? Po jakiemu? O. Da się wyżej? Serio? A tam da. Po jakiemu? Co? Mam tak? Tutaj? No. I dup. Na dół. Dobra, to jeszcze pójdziemy tak. Z tamtej strony. Nie tu. Tutaj, tylko na pięterko wyżej. O, i tutaj machniemy. Dobra, to zrobimy też w tym kolorze, żeby to jakoś wyglądało. Ja pierdzielę, ile jeszcze razy spadnę z tego rusztowania? Chociaż im bardziej... Ty, tu jeszcze mamy cegłę. Im bardziej ten dom tutaj maluje na ten kolor, tym mniej on mi się podoba. Ale to nic, w razie W później będziemy mogli kiedyś tam przemalować dom. W sumie tak stwierdziłem, że ten pasek jednak nie wygląda tak źle. Ale ten pasek to my sobie zrobimy... tego tynku. O, tak. O to chodziło. A sąsiedzi niech widzą, że coś się tu dzieje, kurna. A co? Tylko żeby mi kurna nie ukradli tego wszystkiego. Też wiecie jak to jest, nie każdy sąsiad to złodziej, ale każdy złodziej to sąsiad. Taka jest zależność. Dobra, idziemy na drugą stronę. Dobra, najpierw machniemy tu na dole, potem pójdziemy tam do góry. I tu jednak będzie taki pasek.
No patrz, i mi się skończyło. Tyle co wyszedłem piętro wyżej. Jeszcze wyszedłem nie tu, gdzie potrzeba. Ale dobra, tak jak już tu jestem, to zrobię to od razu. Teraz tak, hopla na balkon. O! O to chodziło. Dobre. Ale... Nie przejmuję się tym wcale. Dobra, czyli co? To mamy już z głowy, tak? Tak. Na dół. Właśnie, bo tu jeszcze mamy. Dobra, no i to chyba tyle. Oblecimy jeszcze na obkoło, póki mam to w ręce. Dobra. Wygląda to jakoś, czy jak idź stąd i nie wracaj za 10 lat? No powiem tak szczerze, taki średni ten kolor, ale zrobimy go sobie tam najwyżej kiedyś indziej. Dobra, where są deski? Bo w sumie te deski mi się jednak przydadzą. Na dach. Ale w sumie zanim jeszcze deski, to najpierw wezmę cegły i zrobimy ten komin. No. W ogóle to pójdę do domu jeszcze z tą cegłą i pójdziemy tam na strych. Czy tam przypadkiem jeszcze czegoś nie trzeba zrobić? Ty, patrz. To jest jeszcze do pomalowania. O ja pierdyle. Dobra, to zaraz, moment. Nie wszystko naraz. O, tu w piwnicy jeszcze mamy cegiełkę. A, widzisz. No właśnie. Od razu będzie ładniej ta piwnica wyglądać, nie? Kurde, pewnie, że tak. Mamy piec do palenia opon zimowych. Dobra, idziemy z tej strony. Naszej spiżarki. Zaraz zobaczymy, co my w ogóle w tej spiżarce mamy. No bo troszeczkę tutaj tych rzeczy powinniśmy mieć upakowane. Tu jakiś miał mi kurna przywieźli. Ale nie wiem, jak tym palić w ogóle, kurde. Czy to nie szkoda pieca? No, widzicie, mamy tego trochę tutaj. Ty, dawaj mi tą kawę z powrotem. Nazot. Mamy tego trochę. Także, no jak pojedziemy na wyprzedaż tą jesienną tutaj, to kurna, będziemy musieli jechać z... Mówię wam, będziemy jechać z konwojem pieniężnym. Tu nie ma żadnej cegły, tu też nie? Zablokowane przez rusztowanie. No to bardzo ciekawe, że rusztowanie, które jest na zewnątrz, blokuje mi paletę, która jest w środku. Ale okej, niech im będzie. Openuj. Dobra, tu nic nie ma, idziemy do góry. O właśnie. Dobra, i teraz już cały komin powinniśmy mieć wyremontowany. W skrzyni nic nie mamy. Dobra. No to z cegieł tutaj to by było na tyle. Teraz tak, ja jeszcze poproszę jednak ten tynk. Aha, tego się nie da, tak? Przy gruncie nie da się. Dobrze. Znaczy to nie dobrze, no ale okej. Tego też się nie da?
gładzią? Ni. Dlaczego jest ta gładź tutaj niby? Nie mam zielonego pojęcia. Ale wiem jedno, kupiłem za mało desek. Idziemy na dach. Będziemy mieli, kurna, porządny dach. Po pierwsze, będziemy mieli deski. Na deskach będziemy mieli papę. I dopiero na papie będziemy mieli ułożoną tą jakąś tam ceramiczną dachówkę, czy jakąś tam. Mogliśmy jeszcze to drewno zaimpregnować. Ale się te nowe deski aż świecą, nie? Coś pięknego. Nie wiem ile mi tych desek zostanie, na pewno nie za wiele. 36. Dobra, to lecimy do środka. Do środka. I pójdziemy też tam na dach. My tu nie mamy do odbudowania czegoś jeszcze? No, oprócz podłogi, podłogę to potem. Dobra, to zrobimy te schody. Żebyśmy się tu nie wypierdzielili, jak będziemy tu szli. Kiedyś tam następnym razem. Dobra. Zostawię to na razie otwarte. Podłóg na razie tutaj nie ruszam. No bo na razie zajmujemy się dachem. Nie da się wszystkim naraz. Dobra, bierzemy papę. To już mamy papę położoną. Głodny? Panie, mówiłem, nie ma czasu na razie na jedzenie. Swojego czasu ta papa była bardzo popularna. Teraz już może trochę mniej. Ale no, swojego czasu to była bardzo popularna. Dobra, przejdziemy sobie tutaj na to rusztowanie. No, sąsiedzi normalnie mnie tu nie poznają. A, jeszcze muszę wziąć ten. Te rynny w końcu dołoponować. Dobra. Pójdziemy po ten metal. On chyba przy szklarni leżał. O, to jest ten Unlimited. Dawaj mi go. Zobaczymy, czy rynny da się ogarnąć. No bo jak nie... Da się. Chociaż, czy to wygląda lepiej? No nie wiem. Jakoś szczerze mówiąc nie jestem do końca przekonany.
tyle tylko, że tej rdzy nie ma, nie? No, ale wydaje mi się, że jak na nową... Jak na nowe renny, to powinno to chyba trochę lepiej wyglądać. Dobra. O, widzisz, tu jeszcze. I tu. To się trzeba tam jakoś dostać. Dobrze. Dobrze. Tu jeszcze, czy nie? No właśnie. Tak też mi się wydawało. No i z Rynien to by było chyba w zasadzie na tyle. Co dalej? A, z tym dachem ja jeszcze nie skończyłem tak w sumie. O, czerwona dachówka. Ciekawi mnie, czy będzie się dało na to w ogóle dać jaką dachówkę. Da się. To git. O. Dobre. No, tu mamy cień, to tu bez sensu dawać panele fotowoltaiczne. Jeszcze ciekawi mnie, czy one będą, te panele będą na cały dach tutaj układane? Ale ta dachówka wygląda ładnie. Podoba mi się. Co prawda tam na tym strychu w lecie to będzie normalnie milion stopni. Jak mamy papę, to tamto i jeszcze tą dachówkę. No ale trudno. Musi się coś dziać, bo byłoby nudno. Teraz weźmiemy te panele fotowoltaiczne, zobaczymy. Dachówka fotowoltaiczna. A więc jednak na całość. Szkoda, że nie da się ich fragmentami dawać, nie? Tylko od razu się kładą na cały dach. Z tej strony będziemy mieli panele fotowoltaiczne. No bo tu mamy cień, to tam jest bez sensu. Tu mamy stronę południową. Więc tu mamy zawsze światło. Zawsze mamy słońce. Więc te panele mają tutaj sens. Tam jeszcze ewentualnie na stodole tak samo po tej stronie dachu zrobimy panele fotowoltaiczne, no i tyle. O. Dobra, więc z zewnątrz w sumie to by było na tyle. W sensie, jeżeli chodzi o dom, rzecz jasna. Teraz tak. Jak tutaj do licha pomalować ściany? Płać tynk. Tynk surowy jakbym wziął. A widzisz, najpierw trzeba tynk surowy dać, tak? A dopiero potem na ten tynk surowy będę mógł tutaj dać tynk. Jakiś kolor. W sensie. No chyba, przynajmniej ja to tak pani Maju. Więc zaczniemy od ścian. Z uwagi na to, że jakbyśmy ubrudzili podłogę, no to mamy na razie starą podłogę, tak? A skoro mamy starą podłogę, to... No to nam jej po prostu nie szkoda, no bo i tak będziemy ją zmieniać i tak, więc jak ją uplamimy,
Nie trzeba jej zabezpieczać po prostu. Jak ją upierdzielimy, to się nic nie stanie, no bo i tak ją będziemy zmieniać, i tak ją będziemy zmieniać. Dobre. Oj, to będę miał mało tego tynku surowego, to na pewno. To jest więcej niż pewne. Okej. Dobra, tu mamy wszystko. Idziemy do kolejnego pokoju. No, tego tynku to będzie dużo za mało. Ha! Już się skończy. Dobra, kłapniemy coś. Dobra, i kawa wieczorna. Teraz pytanie, na to mam dawać gładź? O kurde. Fane. A na to mogę dać na przykład jeszcze. Nie. Co to jest? Co ja mam tutaj? Tynk, ale ja potrzebuję tynk surowy. Czekaj, czekaj, czekaj. A to nie jest przypadkiem tynk surowy? Gładź to jest, co nie? Dobra, to teraz tak. Rzeczy do dachu damy tutaj. Nie wiem, czy tę dachówkę będę gdzieś jeszcze dawał, czy nie. A może tak, więc ją zostawię. Panele fotowoltaiczne też tu damy, tylko kurde, żeby mi ich nie zajął... Wiecie co. Kurna, rozładuj się. Dobre. To tak, potrzebuję deski, potrzebuję tynk surowy, potrzebuję jakiś tynk ewentualnie w kolorze do pomieszczeń. I... gładź. Patrz, ten se tu stanie, jak widły w gnoju na środku i stoi. Nie wiem na co czeka, na oklaski chyba. Ten Tom Jarisom tak jechał, jakby chciała, nie mógł. Mam nadzieję, że jeszcze będzie otwarte. No już ostatni raz dzisiaj tam jadę, to na pewno. Dobra, stop. Dobry.
Dobra, desek weźmiemy jeszcze ze 3, bo to się na pewno przyda, jak nie nawet do tego, co teraz tam gdzieś robimy, to prędzej czy później tak nam się to przyda i tak. Co jeszcze? Dobra, weźmiemy ten impregnat. Weźmiemy tynk surowy razy nie wiem ile. 3 powiedzmy. Gładź weźmiemy. A i dupa. Dobra, tamte jedne deski na razie zostawię. Natomiast ja bym jeszcze potrzebował tynk, ale w kolorku. Gdzieś sobie damy taki niebieski. Jeszcze nie mam pomysłu gdzie, ale damy. Pomarańczkę też sobie gdzieś damy. Na razie tyle. Bo więcej się nie zabiorę i tak. Dobra, tamten niech tam na razie czeka. Chłopie, nie widzisz, że jadę? A my jedziemy na farmę naszą. Dalej kontynuować remont. No, powiem wam, że cieszę się. Że w końcu się ten remont udaje tutaj robić. Ja was ostatnio pytałem, czy robić to jeszcze w tym sezonie tutaj w Farmers Dynasty, czy już w kolejnym, czyli po zimie. Ale zagłosowaliście, że w tym sezonie. Jeszcze, więc jak w, no jak w tym, to w tym. No i tyle. Dobra, teraz tak. To jest tynk... Nie, to nie jest tynk surowy. To jest tynk w jakimś kolorze. Tak, to sobie damy na wejściu, bo teraz go będziemy używać. To wszystko. Dobra, te dwa nawet tu dam, nie wiem. Albo zresztą inaczej. Po co ja to rozładowuję? Niech se to będzie na tym. Niech se to będzie na tej ciężarówie. Powiedzmy ciężarówie. Dawaj mi tynk surowy i lecimy. Jeszcze tu trochę porobimy, nie będziemy tu całą noc robić. Ale w sumie moglibyśmy, no bo mamy oświetlenie w tym domu, nie? No. Co prawda prądy są drogie, jak wszystko teraz. Ale w końcu te ściany będą wyglądać jakoś, a nie jak idź stąd i nie wracaj za 10 lat. Bo ja na to coś nie mogę patrzeć, jakieś kuźwa kwiaty. Normalnie mi się coś działo, jak to widziałem, nie? Aż wstyd mi było was witać nieraz w tym domu na odcinkach. Dlatego witaliśmy się też gdzieś tam w polu, tak jak dzisiaj na przykład. Ja bym się jeszcze tam do łazienki musiał dostać. Która jest jakimś cudem zablokowana przez te. Oj, dupa, kuźwa, nie mogę teraz. Opowiem wam trochę lipa.
bo nie mogę koloru tamtej ściany zmienić. Ja tam nie chcę mieć takich wzorów, ale może się to jakoś uda. Spróbujmy. No nie, no kuźwa, nie da się. Daj mi tynksurowe. Zapal tu kurna światło, bo nic nie widzę. Dokończymy tym tynkiem surowym i pójdziemy spać. To oświetlenie też by się w tym domu przydało wymienić, bo przecież to jest masakra. Jak mi potem przyjdzie rachunek za prąd, za oświetlenie, to wiecie, no ja tu nie mam żadnych LEDów energooszczędnych ani w tym stylu. No, trzeba dopiero je zamontować, to nie jest takie hope siupe. A to czemu się nie chce zrobić? O kurde, sufit też mogę? Dobrze wiedzieć. Się skończył. Kuźwa, to jeszcze sufitem muszę tym zrobić. Tylko z tym, że nie wiem, czy już tego rano nie zrobić, w sensie za dnia. Bo ja już tu ledwo widzę. Nie, dobra, idziemy spać. Bo to autentycznie, nic nie widzę. Idziemy spać. Kogut sprawił się, no i super, że się kogut tam dobrze sprawił. Zarębiście. Zobaczmy, czy szklarnie urosły. Nie urosł. Dobra, otwieramy, idziemy najpierw oczywiście zająć się tutaj sprawami takimi, no. Ja pitole, teraz urosły. Teraz jest to wszystko do zbioru, chyba kogoś posrało. Nie miały kiedy. Ale to nic, w sumie pozbieramy. Na ich miejsce wsadzimy nowe.
Ja tu zawsze marnowałem ten czas i niepotrzebnie to wszystko. Okazało się kiedyś, że ja niepotrzebnie to wszystko przekopywałem. No bo wystarczy tylko wsiać i tyle. A przekopywać ponownie trzeba tylko po zimie. Tak naprawdę. I od razu je sprzedamy. Zawsze to też coś tam grosza wpadnie. Jeżeli ja mam w ogóle nasiona. Mam. No i widzicie, to można od razu siać, nie trzeba nigdzie. Nie trzeba nic przekopywać, grabić potem. Bo to trzeba robić tylko raz, tak naprawdę. Pies, idź mi stąd. Dobra, tu wszędzie mamy, okej. Okay. Ja szczerze też to tak ledwo widzę. Ale się te kurczoki drą. Patrz, ten zaś tu idzie, no. Przyczepił się jak rzep do psiego ogona, no. Dobra, chyba jest wszędzie. Idziemy do krów. Siemano. Jak tam Jadwiga? Żyją wszyscy? Dawać mleko. Nie merdaj tym ogonem. Bo ci go odetnę. Żartowałem, żeby nie było. Żeby się tu jacyś obrońcy praw krów zaraz nie odezwali.
Dobra. A wyście miód? Nie, one jak zawsze nie robi. Nie wiem, ja mam tu te pszczoły, to są jakieś totalne nieroby. Ja chyba muszę je zwolnić i jakieś nowe zatrudnić, bo to jest kuźwa jakieś przegięcie. To z tego, że one latają, fruwają tutaj, jak miodu nie robią. No, i co to ma być, no? Co to za pszczoły, ja się pytam. Czemu wilgotne? Wszędzie było bardzo wilgotne, a tu nagle wilgotne? Halo. Jaką mamy prognozę pogody w ogóle? Aha. Dobra, czekaj. Bo ja teraz nie wiem, czy tam nie trzeba, kurde. Nie. No to nie wiem, co im się nagle odwidziało, że one mają wilgotno, a nie bardzo wilgotno. Ale okej, no niech będzie. Dobra, podlejemy. I teraz tak. Zbieramy. Ciup, 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 ciup. Dawaj te tulipany. Zaraz jak pójdziemy do chłopa, mu sprzeda się tulipany, to go wypieprzy. No bo przecież nie damy mu tulipana, nie? Ale mam nadzieję, że tamten pan je przytuli. Te moje tulipany. I jakoś dobrze za nie zapłaci. Byle nie w naturze. Bo takiej płatności od niego to ja nie przyjmuję. Dobre. To dzisiaj jeszcze chciałbym chociaż te ściany w tym domu ogarnąć. Natomiast podłogą już się zajmiemy następnym razem. Tak sobie myślę. Że będzie trzeba jakoś te meble ogarnąć. A jak się je kurna wymienia, bo ja w sumie nie wiem. Ja to wszystko tutaj co robię, to pierwszy raz robię. No i też nie wiem, pomyślimy nad tym kolorem. Żeby go jednak nie zmienić na jakiś inny. Dawaj to. Dawaj. Chodź tu. No, tutaj mamy konkret tych. Ile już mamy? Patrzcie. Dobijemy do 500 tych tulipanów? Może tak być. Ja nie wiem, czy chłopa będzie stać, żeby to odkupić ode mnie.
Czy nie będzie musiał zwinąć interesu? Nie, ten jarmark, ten tam ryneczek Lidla, który jest we wrześniu. Tutaj jak ja tam wszystko to pojadę sprzedać. Dobrze, że ta babka tam ogłosi upadłość już pierwszego dnia. Przecież nie wiem, czy już pierwszego dnia tam pojadę jej to wszystko dać. I żeby zbankrutowała już od razu pierwszego dnia, czy dopiero i pojechać to wszystko zawieźć jakoś pod koniec. Żeby tam chociaż parę dni jakoś przetrwała. Jedno jest pewne, ja tam będę musiał pojechać kurna z przyczepą na pieniądze z jakimś sejfem i mówię wam, konwój gotówkowy musi być. Ochrona z pistoletami, policja, wszystko. To nie ma, nie ma to tamto. Dobra. Patrz, temu też się coś odwidziało, kurna. Wszyscy mają bardzo wilgotne, a on ma tylko wilgotno. Bądź mądry, pisz wiersze. Cholera, głodny się robię. Ale ja w sumie dzisiaj rano wstałem. Nic nie jadłem, pierwsze co od razu tutaj sobie nagrywam. Ale w sumie ja rano nie jadam śniadań. Aczkolwiek dzisiaj jeszcze do pracy trzeba iść. Nie jest taki hop-siup. Niby sobota. Tak, bo ja ten odcinek nagrywam w sobotę, wy go zobaczycie w czwartek. Niby sobota, ale... No ale do pracy, rodacy, do pracy. Ktoś musi pracować, żeby ktoś inny miał wolne, tak? Taka kolej rzecz.
Dobra, trochę nam z tym zeszło, ale udało się. Idę chłopu zanieść te tulipany, póki jeszcze nie zwiędły. Jak zwiędną, to chłop mi ich nie przyjmie. Ile ich mamy w ogóle? 506. Ha! Wiedziałem, że wbijemy 500. What? Ty, chłopie, beczka ci ucieka. Co się ona tu wzięła? Nie wiem, nie wnikam, nieważne. Dobry. Good to see you. Can I help you? Mam coś dla ciebie. Sure. What do you need? O, nie. To nie mi potrzeba. To tobie potrzeba, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Tulipanki, proszę bardzo. 262. No, może to nie są kokosy, ale zawsze troszkę grosza wpadło, nie? No właśnie. Zawsze troszkę grosza wpadło. Dobre. Idziemy teraz kończyć te kurna ściany. Bierzemy tynksurowy. Ja mam go przy sobie? Tak. I trzeba zrobić te sufity do końca. Dobra, tutaj chyba było. Tutaj też z tego co widać. Kuchnia też i tu też. A widzisz, no właśnie. No widzisz. No i od razu lepiej to wygląda, nie? Kurde, pewnie, że tak. Dobra, tu mamy, tu jeszcze. A, to dupa, jednak nie mamy. I tu. O, teraz mamy, teraz tak. Zagód. No i co? Jajco, skończył się tynk. Tylko mi nie mów, że... Nie mam tynku surowego. Fucking w dupen. Dobra, weźmiemy ten pomarańcz. I... Ty no nie gadaj. Co ty gadasz? Nie mogę ścian w domu pomalować na pomarańczowo? No po jakiemu? Nie mogę sobie ścian pomalować na taki kolor, jaki chcę? Ale Lipton Ice Tea. Po co tu przyszedłem? Po rybę. Bo kocur głodny. Kajon jest. Nie siadaj, chłopie, bo robota jest do zrobienia. Tylko nakarm tego kociaka rybą. Masz. Ale to... No to po jakiemu, że ja nie mogę sobie pomalować ścian na taki kolor, jaki ja chcę mieć? To nie podoba mi się to. Bierzemy gładź. No i lecimy tą gładzią. Chociaż... No powiem tak, tyle chociaż, że ten kolor jest taki w miarę. A to cały dom, wszystkie pomieszczenia w tym domu będę miał w takim kolorze? No na to wygląda.
Co, tego nie mogę? No i patrz, to zrobiłem, a tego czemu nie mogę? Po jakiemu? Dobra, ale jak już jestem tu na dole, skończmy z tym dołem. Ale to tej gładzi mi braknie jak nic. Braknie mi jak nic. To jest więcej niż pewne. No, wiedziałem. A wiecie, co jest gorsze? Że ja jej już nie mam. Ha! Chyba. Idziemy to sprawdzić. Oczywiście, że nie mam. Chyba, że to. No dobra, mamy, ale to i tak mi jej braknie. Dobra, sprawdzę jeszcze czy... A, widzisz, tu jeszcze mamy pokój. I tu jeszcze mamy pokój. A ja już na górę poszedłem. No ale dobra, tak już jestem u góry. To skończmy z tą górą. Ale braknie mi tej gładzi. Będzie trzeba jeszcze po jedną paletę cisnąć. Tutaj nie ma nic. Nie. Kuźwa, ty, tu się całą noc świeciło światło. Szkoda, że nie mogę sobie wybrać koloru, na jaki chcę mieć pomalowane wszystko. Chociaż w sumie, no powiedzmy, ten nie jest najgorszy. No ale... Fajnie byłoby sobie móc wybrać. Dobra, tu mamy wszystko. To na razie zamykamy. I nasza sypialka. Ha! No tośmy zrobili dużo. Nie ma co. Mamy deski. Zobaczmy, czy ja mogę tutaj coś jeszcze z tymi deskami zrobić. Chyba nie. Chyba nie. Tynk. Impregnowane drewno. Tynk. A ja potrzebuję gładź. Wiecie co? Zrobimy pewien szachermacher. A przynajmniej spróbujemy, czy to się uda. Pójdziemy na autobus. Pojedziemy autobusem po gładź. Trochę oszukamy system. Próbuję to trochę przyspieszyć. Dowej mi gładź, chłopie. Kurde, i te wszystkie tulipany nawet mi nie zwróciły palety gładzi. Masakra. Dobra, mamy to.
I mam nadzieję, że to już mi wystarczy. No bo jak nie, to się wkurzę. No co jest? O kuźwa. Jeszcze sufity są do zrobienia tą gładzią. A ja bym wolał tu mieć biały sufit akurat. No właśnie. No właśnie. A tu czemu nie mogę? Może go nie otynkowałem? Dziwne. Aż mi się łeb w sufit wbił z wrażenia. Ha! O, dobra, no to chyba niestety, ale będziemy musieli jechać do sklepu po... te gładź. Dobra, to zrobimy tak. To se wywalimy tutaj na razie. Nie wiem, czy ten tynk mi się do czegoś przyda, czy nie. W razie W go zostawię. I teraz tak. Czy to jest surowy tynk? Nie. Wezmę jeszcze jedną paletę surowego tynku, bo nie wiem, czy on mi się nie przyda. I gładzi wezmę... Nie wiem, ze dwie palety. A przy okazji przywieziemy sobie od razu no, jakieś panele, kafle, czy też flizy. Będziemy mieć od razu już na raz następny. Jeszcze pozostanie tylko kwestia, jak te cholerne meble wymienić w kuchni i tak dalej, nie? Dobra, na pewno potrzebuję tak, gładź. Te dwa. Tynk surowy raz. Co jeszcze? Póki co w zasadzie tyle. No, ale nie będę jechał na pusto. Gąd. To jest jak to są jak rozumiem panele. Tu mamy płytki. Dobra, jeszcze dwa coś mogę wziąć. Nie wiem. Coś, co mi się na pewno przyda. Taka dachówka gdzieś mi się też przyda. Nie teraz, ale ogólnie. Kuźwa, wsiadaj!
Sorry. Niewiele brakło i byśmy się pukli. No dobrze. I co? No i jajco. Skończymy, myślę, dzisiaj z tymi ścianami i no i tyle. I będziemy na tym kończyć na dzień dzisiejszy. Ups. Ale spokojnie, tutaj ten płot zaraz. Może nie zaraz, ale ogólnie będziemy i tak robić. Dobra, zostaw te deski. Teraz tak, pokaż mi ten tynk surowy. Tam, gdzie nie mogłem tych sufitów robić. Tu akurat mogłem, ale tu nie mogłem chyba. A no widzisz, no właśnie, Tak żem czuł. Dobra. Teraz tak, czy to mogę tynkiem? Nie. A na pewno nie takim. Nawet jeżeli już. Dobrze, lecimy teraz po gładzi. Tutaj jest. Lecimy po gładzi. Dawaj mi tą gładź. Dobre. Tutaj mamy wszystko, tutaj jeszcze sufity, a nie, tutaj też całość. No jeszcze zostanie nam tamto pomieszczenie. Pewnie o nim zapomnę do następnego razu, ale będę musiał pościągać rusztowanie, a na razie nie chcę tego robić, niech sąsiedzi widzą, że jest kurna remont. Nie? No właśnie. No, ale następnym razem, bo ktoś może się martwić, że następny raz tutaj w tym Farmers Dynasty się tam spotkamy nie wiadomo kiedy. Myślę, że następnym razem się tutaj spotkamy trochę szybciej niż teraz była taka trochę dłuższa przerwa. Z uwagi na to, że właśnie będę chciał ten remont zrobić, nie? Więc no, myślę, że może tak w granicach miesiąca, półtora miesiąca się tutaj w Farmers Dynasty spotkamy. Jednak, a widzicie, miałem nosa, żeby wziąć dwie palety tej gładzi, bo by mi brakło na dosłownie jeden fragment sufitu. Nie tu. Tu. No i to chyba tyle. W sensie, no jeszcze wiadomo, tamten kibel jest do zrobienia. Czy tutaj jest coś do wygładzenia? Nie. Dobra, no to chyba by faktycznie było na tyle. Czy tu coś jest? Nie wydaje mi się. Tu wszędzie są sufity. Wszędzie. Dobra. Także cóż. Na dzień dzisiejszy ode mnie to już było w sumie na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za oglądanie. No i cóż, życzę miłego dnia, miłego tygodnia. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, na razie. Cześć.